Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z cyklu Dark Souls 2, Scholar of the First Sin. Przed nami kolejna część dodatku starego pogrzebanego króla. Zobaczmy, jakie poziomy możemy dostać od pani z szanalotki. Wigor już nam jest niepotrzebny, witalność jedzie do góry. Cały czas za 20 punktów życia, więc myślę, że do 40 będzie taka jazda. Do 40 punktów będziemy otrzymywać 20 punktów życia i to sobie wykorzystamy skrzętnie, potem może dodamy trochę w energię. A może już będzie koniec gry i nie będziemy musieli nic dodawać, no zobaczymy. Zebraliśmy też dosyć sporo migoczącego tytanitu, więc mamy wszystko na plus 3, więc zróbmy wszystko może na plus 4. O, i możemy zrobić dwie rzeczy na plus 5, powiedzmy to i to. I jeszcze dwa odłamki migoczącego tytanitu skądś tam kiedyś dostaniemy i będziemy mogli zrobić sobie cały nasz zestaw na plus 5, który będzie zestawem ostatecznym. Very nice. Very thank you. Czy pani w ogóle Chloe ma coś na sprzedaż nowego? Wydaje mi się, że ona już nigdy nic nowego nie będzie mieć. No tak średnio. Tak średnio powiedziałbym. Nieważne. Lecimy. Myślę, że teraz zaczniemy sobie od... tego ogniska. O! Nie będziemy zaczynać od tego pierwszego, przy którym skończyliśmy. Dlatego, że sytuacja w tym dodatku jest taka, że bossów jest oczywiście trzech, ale dwa z nich są jeden po drugim. W sensie zabijamy jednego i zaraz za nim jest ognisko i od razu drugi boss. I to myślałem, że zrobimy sobie... Dobra, spokój. To myślałem, że zrobimy sobie na końcu, jako że jest to właśnie dwóch bossów ostatnich. No a jeden boss poboczny, coś w stylu tych śnieżnych panter, na które porowaliśmy w jakże przyjemnych warunkach. Jest właśnie nieco... Boss poboczny jest nieco na uboczu i od niego sobie może zaczniemy. Jest to dosyć chamski boss, który zarówno... Tak jak i śnieżne pantery wiąże się z pewną drogą, pewnym dojściem do niego, no ale na szczęście nie tak skandalicznym jak w przypadku panter. Więc to akurat przynajmniej tyle dobrze, no ale w dalszym ciągu lekko denerwującym. Bardzo podobna sytuacja jest również w trzecim dodatku, gdzie też do trzeciego pobocznego bossa najtrudniejszym elementem walki z nim jest dojście do niego. No i tam już to jest w pewnym sensie nieco irytujące, ale jest to nieco denerwujące z in... Dobra, zostawcie mnie, nieważne. Jest to nieco denerwujące z innego powodu niż w tym wypadku. Tam jest kilka dróg, które możemy, nie wiem, obrać. I jeżeli chcielibyśmy wszystkie przedmioty zebrać, które są dla nas przygotowane, no to trzeba będzie kilka razy tam chodzić, raz jedną, raz drugą drogą. I myślę, że spróbujemy sobie to zrobić, ale jak będzie nam szło wybitnie cienko, no to sobie to odpuścimy, tym bardziej, że jest tam pewien element platformowy, który jest głupi. Na też nic bezwzględnie cennego tam nie ma. Póki co, o, wchodzimy sobie jeszcze raz tędy. Gdyż mamy klucz do wiecznego sanktuarium, którym otwieramy te drzwi. I polecam skitrać się za rogiem, bo tu już na dzień dobry komitet powitalny, składający się z czarnego ministranta, którego nie mam pojęcia jakim cudem nie trafiłem dwoma mieczami. No nie wiem, to było głupie zagranie z mojej strony. Powinienem go trafić przecież dwoma mieczami, on powinien zginąć, wszyscy zadowoleni, a tak o. Dobra, tutaj się trochę spierdział, tam jest jeszcze drugi kolega jego. O, swoją drogą to zaklęcie jest rzucane w ten sposób, to mi się akurat podoba, tego wcześniej nie zauważyłem. Z tym takim pstrykaniem palcami. No, ciekawostka. Jak tam skrzynki, wydaje mi się, że tu żadnego mimika nie ma, więc możemy sobie... bez lęku to pootwierać. Tu może być kilka ciekawych rzeczy, co akurat wysuszony korzeń do nich nie należy. O, wysuszony korzeń w sztuk 2 też do nich nie należy. Tutaj też
późniejszym etapie, wysuszony korzeń też do nich nie należy, w późniejszym etapie znajdziemy tutaj już kilka skrzyń takich pootwieranych, splądrowanych i szponiasty pierścień błyskawic, to się przyda. No i to dlatego właśnie, że to miejsce zostało już raz splądrowane, no to jest takie wskazanie na to, że tak właśnie się stało. Żary ascezy, okej. Więc w sumie na przyszłość, jakby co, to mogę pamiętać, że pierwsze trzy skrzynki są zupełnie bezużyteczne, a i tak prawdopodobnie nie będę o tym pamiętał i tak będę otwierał je wszystkie, bo nie będę ufał swoim własnym wspomnieniom. No dobra, tu mamy jedną drabinkę, tu mamy drugą drabinkę. Czy mi się wydaje, czy słyszę stonkę? No słyszę stonkę. No to szkoda. Ale dobra, chyba sobie poradzimy ze stonką. Zobaczmy, jakby to miało wyglądać. Gdzie ta stonka jest? Tu jest jedna. Aha, i ona już mnie nie lubi. Druga mnie nie lubi też. Jak to jest, że atakując dwoma mieczami zadałem mniej obrażeń niż atakując jednym mieczem. Jakoś tak chyba dziwnie je trafiłem. No nic. Rozprawiamy się ze stonką. I tu mamy drogę do góry. A jeszcze sobie rzucę okiem tu, jak to wygląda. Tu jest tak, tu jest tak. A! Atakuje mnie mroczny duch. Baldyr kamienna tarcza. No dobra, skoro atakuje. No zobaczmy, cóż on umie. Dlaczego nie mogę go zlokinować? O, dziękuję bardzo. A Baldyr kamienna tarcza umie rzucić talizmanem Lloyda. I to spowoduje, że nie będę mógł się leczyć Estusem. No ale jeżeli Baldyr kamienna tarcza zamierza w ten sposób ze mną postępować, no to ja chyba jednak przetankuję Baldyra kamienną tarczę. No i taki tego efekt był. Kukła człowieka. Nie jestem pewien, czy tam na górze, o, gdzie idzie to, nie znajdziemy się jakąś inną drogą w prędzej czy później. A nie widzę tutaj jakoś takiego. No dobra, pójdziemy sobie tam teraz. Najwyżej, jeżeli rzeczywiście znajdziemy się tam później, a prawdopodobnie tak będzie, no to już nie będziemy mieli żadnych rzeczy do zbierania. O, tutaj mamy drabinkę. Szybko tup, 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 tup. Tup, 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 tuś. Przed tobą przedmiot, przede mną przedmiot, nie, przede mną skrzynia, a w skrzyni co? Niemożliwe, tarcza sanktuarium. Czy tarcza sanktuarium jest ciekawą tarczą? Tarcza o ciekawym wykonaniu, jeden ze skarbów pogrzebanego króla. Dzięki połączeniu gałęzi mistycznego drzewa z żelazem świętego dzwonka, tarcza ta może służyć jako katalizator magii i cudów. O, czyli to jest ciekawa rzecz. Większość cudów i zaklęć stworzonych w mieście sanktuarium przepadła, lecz jakość powstałych tam zbroi i tarcz świadczy o wybitnym talencie tamtejszych zbrojmistrzów. Okej. Tarcza broni od ognia całkiem nieźle, a poza tym to tak sobie. 70 błyskawice i mrok, no czyli to jest taki poziom akceptowalny. No ale jeżeli można korzystać z zaklęć, to być może jakoś udaje się wykorzystać przewagę tego. Chociaż ja nie widzę potencjałów co do tego. Zobaczmy, tam mamy ognisko, tutaj spał smok, jak przyszliśmy. Tutaj mamy dwie takie żagwy, które możemy zapalić, ale nic z tego nie wyniknie, więc tego nie robimy. No i to właściwie wszystko. Tutaj jednak chyba się nie znajdziemy z innej strony. To jest ślepa uliczka, koniec gry. Tutaj się zawaliło, tutaj coś, no i dobra. No i tu mamy przejście. I tym przejściem musimy sobie na szybko czmychnąć. Baldyr, kamienna tarcza już nas nie zaczepia. I tutaj też mamy ognisko. Ognisko sobie rozpalamy. Przy ognisku możemy sobie odpocząć. Straciliśmy trochę buteleczek Estusa podczas mojej lekkomyślnej wojaży w to miejsce. No i tutaj mamy windę, którą za pierwszym razem musimy niestety uruchomić przyciskiem, a potem już ona będzie, w sensie filarem, a potem ona już będzie dostępna do uruchamiania zwykłym przyciskiem. I ta winda uruchomi nam skrót na dół i z tego skrótu chyba nie musimy teraz korzystać. W sensie nic nam to nie da, możemy sobie po prostu pójść tędy. O. No i tutaj tak to się właśnie zaczyna. Mamy bramkę z mgły,
I po przejściu tej bramki wchodzimy w ścieżkę do bossa. Jaskinia umarłych się nazywa. To tam nie waż się, to znaczy przed tobą rozpacz. Okej. Aha, jeszcze jest jedna rzecz, o której też przeczytałem w artykułach, a o której powinienem wam teraz wspomnieć, bo trochę wam naściemniałem. A mianowicie, jak to jest z tymi samonami? Jeżeli mamy przyzwane jakieś tam samony na pomoc i przejdziemy przez bramkę do bossa, to w zależności od tego, ile tych samonów z nami przejdzie przez tą bramkę, to w zależności, to jest odpowiedni modyfikator obrażeń przez nas zadawanych. Jeżeli wejdziemy z jednym tylko upiorem, no to wtedy zadajemy zarówno my, jak i upiór 66% naszych głównych obrażeń. Jeżeli wejdziemy z dwoma, to tam jest jeszcze to obcięte trochę bardziej. Jeżeli z trzema, to jest chyba jeszcze trochę bardziej. I jakaś taka skala jest, ale punkty życia, punkty ataku i inne rzeczy samego bossa się nie zmieniają. Samony mają wpływ na nas, a nie na bossów. To jest ciekawostka, którą być może kiedyś komuś uda się jakoś wykorzystać, a o której ja się dowiedziałem całkiem niedawno, więc teraz wam to przekazuję. Ale w myśl tej ciekawostki byłoby możliwe to, żebyśmy na przykład teraz zawołali tych dwóch gości, pobiegli sobie dzięki ich pomocy do samego bossa, potem im kulturalnie podziękowali i już do boss fightu weszli sobie sami. Zaraz jeszcze tylko się upewnię, czy... Dobra. Do boss fightu weszlibyśmy sobie sami i sami sobie z bossem walczyli. A boss ten jest wyjątkowym nieprzyjemniaczkiem, ponieważ kolokwialnie ten boss jest zwany gang squadem, dlatego że walczymy z złodziejami. Ze złodziejami, tymi, którzy tutaj okradali te groby, okradali to sanktuarium, plądrowali je sobie. I ich jest trzech. I oni we trzech nas atakują. I oni są takim właśnie typowo Dungeons and Dragonowym party. Co prawda trochę wybrakowanym, bo standardowe party Dungeons and Dragons powinno się składać z około chyba 5 osób. No a tutaj jest ich tylko trzech. Jednak są bardzo zróżnicowani. Mają tanka. Mają łucznika. I mają... wojownika takiego, powiedzmy, szermierza, więc teoretycznie brakuje im tylko czarodzieja i brakuje im uzdrowiciela. A gdyby mieli jeszcze tych dwóch, no to już w ogóle walka z nimi byłaby całkiem śmieszna. No i oni są dosyć twardzi. Nie wiem, jak będziemy sobie z nimi radzić przy naszym obecnym DPS-ie, naszym obecnym damage per second. Trzeba uważać na te plujki, bo one nie plują trucizną, tylko one plują skamienieniem. Mamy dosyć dużo odporności na to skamienienie, ale tak czy inaczej trzeba uważać. No i co jeszcze? Oni będą nas atakować w sposób chytry. Łucznik będzie walił z ogromnego łuku, takiego jakie mieli rycerze Alon. Tank jest ubrany w zbroję Havela. No a szermierz atakuje jakimś chyba zakrzywionym mieczem i jest dosyć bolesny i wykonuje combo takie, które zamyka nas w tak zwanym stunlocku. Więc walka z nimi, wykazując się jakimś honorem rycerskim albo czymkolwiek, zupełnie nie ma sensu i jest skandalicznie niełatwa i w ogóle jest niepotrzebna. Najlepszą metodą radzenia sobie z tymi gościami niestety jest bycie tanim i to tak bezczelnie tanim, a mam tu na myśli parowanie. Więc upewniłem się, że mój puklerz jest na miejscu. Więc tego gościa możemy sobie zastrzelić, ponieważ nie pamiętam, jaka sytuacja jest na dole, a może być napięta. To jest tak, że kilka razy tutaj będziemy potrzebowali zeskoczyć. Zeskoczyliśmy raz, potem będziemy potrzebowali teraz zeskoczyć drugi raz, a potem prawdopodobnie jeszcze trzeci. I we wszystkich tych miejscach sytuacja jest napięta. A tamten gość dodatkowo, że jest napięty, to jeszcze śmierdzi. Więc sobie go tu zastrzeliwujemy. Im więcej uda się ich zastrzelić, tym mniej potem ich tam będzie nas gankować i napadać. Chodzą tam też żółwie ze statuami na plecach. I te statuły może nas nie zabiją, ale właśnie będą nas stagerować w plecy. No dobra, przekonajmy się. Hop. Aha, bo on śpi. Ty nie śpi. Nie śpi, bo cię okradną. Ten z pochodnią
jest najluźniejszym człowiekiem na ziemi. Jest luźny Johnny. Więc luźny Johnny niestety musi się przekimać teraz trochę i rozejrzyjmy się, gdzie jeszcze czyha niebezpieczeństwo. Tam czyha niebezpieczeństwo w postaci gościa z lancą i tu czeka niebezpieczeństwo w postaci żuczka, który lubi być strzelany w ogon? Nie lubi. Ale ja też nie pytam. 199, 199, dobra, wystarczy. Jeszcze jeden żuczek co najmniej tu powinien być, ale kryje się w jednym z korytarzy, więc póki co go nie widać. Więc zapraszam teraz pana do walca. Walca walczyka. Kilka tych kolumienek możemy sobie rozbić. One są nieco mniej denerwujące niż te trujące. No i jednak w dalszym ciągu wytrącają z równowagi i działają na nerwy. No nic, masz pan tu. Powiedzmy, co on dostał, trujący mech. Jeszcze nam się buława chyba z tego sanktuarium nie przytrafiła, a mam wrażenie, że powinna. No nic, może się kiedyś trafi. Zabieramy żara z cezy, czyli bait. Ale to jeszcze chyba nie wszystko, co tu możemy znaleźć, he? Idź pan stąd. No, tu mamy jakieś przedmioty. Nie wiem, czy to jakiś niewidzialny, nieumarły się kryje. A, na przykład te zaułki, które tutaj są, działają tak, że gdybyśmy zabłądzili do któregoś z tych zaułków, to wtedy wszyscy ci rycerze, którzy byli bierni do tej pory, przestaliby być bierni i ruszyli za nami do tego zaułku i zgankowali nas w środku. Więc dobrze jest właśnie rozprawiać się z nimi od razu w momencie, w którym ich zauważymy. Nie zostawiać nic przypadkowi. Zobaczmy, tam było zejście w dół, pamiętamy o tym. Dobrze jest posiadać wiedzę na temat tego, co gdzie jest, w razie gdybyśmy potem mieli na przykład biegać do tego bossa w dół i z powrotem. Bo gdybym na przykład za drugim razem miał już tutaj biec do walki z bossem, no to oczywiście nie zabijałbym tych gości. Nie rozkruszałbym tych kukiełek. Tylko bym się nauczył, w którym miejscu należy zeskoczyć i gdzie przed tobą coś. No shit. Nauczyłbym się, w którą stronę zeskakiwać i przebiegać i bym sobie po prostu przebiegł skamieniały przedmiot. Oto do kruków, to się może przyda. Więc zeskoczyliśmy sobie... Ajajaj, daj powiedzieć. Bądź człowiekiem. Zeskoczyliśmy sobie gdzieś tu, a nie chyba tu. O, tam stał gość, gdzie jest ten znak, stał gość z pochodnią i stąd należy cisnąć w tę stronę. O, i tu mamy kolejny spadek, przed tobą trucht i spróbuj sprint. To jest, a w sumie to jest słuszna ocena, słuszna uwaga, chciałem zauważyć. Ponieważ tutaj będą zarówno żółwie, jak i rycerze śmierdzący, jak i wielkie robale wyłażące ze ścian. I w tym momencie jeszcze sobie ich pokonamy, bo może tutaj jakiś przedmiot się dla nas kryje. No ale potem pokonywanie ich nie ma zupełnie sensu. Sytuacja jest też o tyle napięta, że jak zaczepimy jednego rycerza, to zdaje się, że wszyscy ruszą do szturmu. A nie, ruszył tylko jeden śmierdzący. No nic. W takim razie to tamtych dwóch chyba będzie nas atakować jednocześnie. I jakoś powinniśmy sobie z tym poradzić, to nie ma tragedii. Trochę szkoda, że on się tarczą zasłania. No nic. No, także jeden sobie pada. Nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak wygodnie jest mieć takiego gościa na jedno uderzenie. I jak bardzo ciężej byłoby przechodzić przez to miejsce, nie mając na jedno uderzenie takich gości. To by się wiązało z dodatkowymi atrakcjami, dodatkowymi akrobacjami. Ech, dobra, wiecie co? Spływaj. No. Dobra, skąd wyjdziesz? Chyba stamtąd, z tego co mi się wydaje. O, jest. Robal. Takiego robala pamiętamy z... Rynsztoka? Nie z Rynsztoka, z Czarnego Jaru. Czy ja jestem w stanie przestrzelić temu robaczkowi pod brzuchem? Jestem w stanie, ale nie jestem w stanie trafić w żółwia.
Dobra, trochę jestem. Nieważne. No, zrób coś śmiesznego. No, to było takie śmieszne, że prawie zabiłem cię na jedno uderzenie. On chodzi normalnie jak stara ciężarówka na diesel. Teraz ty... jesteś już ostatnią przeszkodą między mną a bossem, więc sobie zdychnij. No. I co my tu jeszcze mamy? Mamy tutaj kilka takich kukiełek i powinna tu być jeszcze jedna ciekawostka. O, tu! Ciekawostką jest ten posąg, który tu stoi, a który jest posągiem skamieniającym. O. No ale możemy sobie nęcącą czaszkę tam znaleźć, więc możemy sobie ją zabrać. Czy coś tu jeszcze pominąłem? Wydawało mi się, że jest tu jakiś migoczący tytanit albo coś. No ale nic nie widzę. A skoro nic nie widzę, no to załóżmy roboczo, że jednak nic tutaj nie ma. Okej, przed nami boss. Do walki z bossem, po pierwsze, primo, ubierzemy sobie nasz puklerz, wyrzucimy sobie łuk, bo on się nam nie przyda. I teraz tak, jak to będzie wyglądało? Po części już trochę na ten temat opowiadałem. Będzie trzech przeciwników. Jeden gruby, drugi chudy i trzeci łucznik. Taki Ed i Eddie. No i oni wykazują się pewną inteligencją, więc trzeba też starać się ich jakoś manewrować po całej tej dosyć dużej arenie, która swoją drogą według mnie jest jedną z najlepszych aren boss fightów we wszystkich grach typu Dark Souls, a na pewno najlepszą areną boss fightu w Dark Souls 2. Jest naprawdę ciekawa, jest wielopoziomowa, posiada zagrożenia zarówno dla nas, jak i mam wrażenie też dla tych całych przeciwników. No i poznanie tej areny też jest po części receptą na sukces, więc stonks. No i jak potrzebujemy to zrobić, to może... No nie potrzebujemy się buffować, bo i tak w tym ręku będziemy mieli prawdopodobnie puklerz. Zobaczmy sobie jeszcze może, o, w którym ręku mamy większą pompę. Broń pierwsza 94, w prawym, a w lewym 68. Czyli miecz czarnego rycerza jednak jest nieco silniejszy od miecza prześladowcy. A jeszcze tylko rzućmy sobie okiem, który w razie czego... No miecz prześladowcy posiada lekko większe obrażenia krytyczne, ale obrażenia z riposty, z tego co mi się wydaje, nie są obrażeniami krytycznymi, więc... Więc mech. No dobra. No to spróbujmy w takim razie, proszę państwa, Gang Squad. O, chora hiena cmentarna, prastary żołnierz i stary odkrywca. I jak widzieliście, tamten gość z łukiem sobie został w style już. Spróbujmy może... A niestety nie udało się wykonać skutecznego parowania. Tutaj w dół nie polecam schodzić, gdyż tam jest ślepa uliczka i można łatwo wpaść w kałabanie. Całość w dużej części skupia się na tym, by... Właśnie, by sparować kogokolwiek tak naprawdę. Ała! I nie dać się otoczyć, no to też warto zauważyć. I trzymanie ich w zgrupowaniu, tak jak teraz, jest bardzo niedobre dla biznesu. Trzeba ich jakoś rozdzielić. Po części powiedzmy, że trochę się to udało. No, on oczywiście umie w dżuki. On w ogóle posiada... Nie posiada rapiera Ricarda, on posiada zwykły estok. I w moim przypadku przeważnie wygląda to tak właśnie, że na pierwszy ogień idzie ten gość i akurat ten atak taki z biegu jest nie najprostszy do parowania, ale większość ataków innych tego gościa już jak najbardziej. Może spróbujmy tu coś przyjść. A właśnie, też istotna rzecz, atak z wyskoku jest niemożliwy do sparowania, a oni dosyć często ataki z wyskoku wykonują, więc należy nie dać się nabrać. No i taka... widzieliście? Strzał w głowę z ogromnego łuku. To jest gwarantowane przewrócenie się na plecy. A oni są relentless. O! I wykorzystujemy chwilową klatkę nieśmiertelności.
No, zrób coś. A to jest kobieta w ogóle, widzieliście? To była kobieta. Tego się nie spodziewałem. Zaraz zginę. Dobra, trudno, spadnę na dół. Dwa łyczki. I spróbujmy jakoś stąd wyjść. Tędy. Ktoś chyba spadł za mną. Dwóch ich spadło, więc nie najgorzej. Mamy tamtych trochę podbitych. Ajajajaj, to było bardzo niepotrzebne, to było bardzo niepotrzebne! Wiecie, że zazwyczaj nie mam z nimi takiego kłopotu. Jest mi trochę wstyd, tym bardziej, że kończą mi się buteleczki. To miał być oczywiście cios w plecy, który zakończył się totalnym fiaskiem. A oni mnie ogrywają jak przedszkolaka. Dobra, spływajcie, spływajcie, bo to już za długo trwa. No będę musiał się na live jamy przerzucić niedługo. Ten cały, ta kobieta w zbroi Alwy okazuje się być nieco wrażliwa na moje obrażenia ogniowe. Już? Rozdzielcie się coś, nie? Zróbcie coś śmiesznego. O! Dobra, teraz się musimy dalej wycofać. No nie, naprawdę? Naprawdę przeżył to, bo się zasłonił mieczem. Dobra, zbiegnę może tędy. Aha, zapomniałem, że nie mam przecież tych Estusów, tylko mam live jamy. Więc jeszcze się przełączę na Estusa. Dobra, jeden. Ale normalnie celny ostrzał prowadzi ten łucznik. Jestem pod wrażeniem. Szczerze wam powiem, że kiedy walczę z nimi zazwyczaj, to po pierwsze, ten łucznik ani razu mnie nie trafia, a po drugie, jeżeli już mnie trafia, to ani razu mnie nie przewraca. No dobra. Tak też jako tako działa. Spadam. Uciekam. Mam jeszcze Estusy? Kurde. Ciężko jest przełączać się jednym palcem, ale to jest do zrobienia. Dawaj mi tego rannego. Dobra, no to ranny już jest. Już jest wieczorny. No idzie ten warg. A tutaj. Spróbujmy tak zrobić, żeby się nie zabić. No. Dziękuję bardzo. Ale to długo trwa. A bo on się wyleczył przecież. On wziął normalnie i użył Estusa któregoś razu. Migoczący tytanic, skamieniała smocza kości, sztaba tytanitu. I to są łupy tych gości. To oni nakradli z tego sanktuarium, więc my to sobie słusznie odbieramy. Tam na dole to co bulgoce, to są takie te jaszczurki, które chodzą i niosą na plecach figurki plujące, więc tym się nie zajmujemy. Wymieniamy sobie z powrotem nasz sprzęt. Wszystkie buteleczki Estusa mnie to kosztowało. No ale pomyślcie sobie, żeby od razu na początku walki udało się któregoś sparować i dosyć szybko zabić, no to wtedy cała pozostała część tej potyczki jest już dużo łatwiejsza i dużo szybsza. Takie chodzenie z nimi w kółko jest walką dosyć bezpieczną, no ale jednak mimo wszystko trwającą nieco długo. Przed tobą ukojenie. Nieprawda, przede mną skrzynka. Kwiecista spódnica. A co to za...
Spódnica bezimiennego minstrela mimo wyglądu cechuje się wysoką trwałością. Jak to, przepraszam, bardzo wygląda? Gacie takie. Czy to nie są te gacie, które miał na sobie upiór, który nas najechał w zamarzniętym Elaeum Lois? Choć minstrele doskonale radzą sobie na co dzień dzięki umiejętnemu korzystaniu ze zdolności artystycznych, często potrzebują hojnego mecenasa. Oszałamiający kwiecisty wzór na spódnicy ma na celu przykuć uwagę potencjalnego kandydata na to stanowisko. Nie wiem, czym się kierował ktoś, kto to pisał, no ale muszę chyba zaufać na słowo, że tak właśnie jest. Osobiście ja tego nie widzę. Tak czy inaczej, wychodzimy tutaj, wychodzimy w miejscu, do którego mogliśmy się też dostać skrótem z windy, no ale w którym znajdujemy się też tu i kłamca przy okazji uroki, tak jest. W tym kufrze jest pewien ciekawy urok, jeden z najciekawszych według mnie uroków w całej grze. Wielki miecz mroku. Jest bardzo fajny do używania, ale niestety wymaga zbyt dużych statystyk, żebyśmy mogli z niego korzystać. 55 punktów inteligencji. No. Urok stworzony na podstawie starożytnego czaru, użyj mroku niczym miecza. Mrok jest z natury spokojny, ale ten urok tworzy z niego znakomite ostrze. No tak, jest dokładnie bliźniacze zaklęcie typu Sorceress, no to właśnie to jest z mroku. I jest naprawdę bardzo spoko. Niestety nie mamy dostatecznie dużo statystyk, żeby sobie z tego pokorzystać. Tu mamy jeszcze kilka pochodni i tu mamy zeskok, którym możemy wrócić. W sumie moglibyśmy wrócić, ubrać pierścień kota i zeskakiwać tam na dół. Ale równie dobrze możemy sobie przy użyciu starego piórka wyteleportować się. O. I Gang Squad jest drugim bossem po kongregacji, który nie zostawił nam żadnej duszy. To jest też ciekawostka. O. No i dobra, tutaj sobie możemy odpocząć. Zastanówmy się, czy... No jest w sumie 32 minuty, więc moglibyśmy w sumie jeszcze przejść do następnego ogniska chyba tylko tak. Czy stąd będzie bliżej, czy bliżej będzie? Nie, najbliżej będzie chyba z... Tąd? Tak jest, z pierwszego ogniska typu droga do sanktuarium. I tu, dzięki temu skrótowi, który sobie wcześniej otworzyliśmy, będziemy mogli przejść już do tej głównej piramidy. I w głównej piramidzie będziemy mogli sobie też odnaleźć jeszcze jedno ognisko. Więc zróbmy to. No i dobra. Swoją drogą, taki łuk, przepraszam bardzo, ogromny, z którego strzelał do nas ten cały łowca. To jest też bardzo ciekawa zabawka w naszych rękach. A w dodatku kolejnym, który będziemy robić, nawet znajdziemy jego wersję ulepszoną już do poziomu plus chyba 5 czy 6. Więc nawet nie trzeba będzie go ulepszać od początku i tam on gwarantowany leży. Może by się coś pobawić. Tym bardziej, że strzał dosyć sporo chyba znaleźliśmy też, nie? Gdzie one są? No pewnie, mamy 70 strzał zniszczenia, 70, 10 ognistych. Kurde, to już trochę można postrzelać. No i jest Smocze Sanktuarium. Tym razem wchodzimy już, zdaje się, chyba od frontu. W samym Smoczym Sanktuarium tym, do którego teraz weszliśmy wejściem. Przeciwników jest niewielu i zdaje się, że są tylko jednego typu. Poza bossami oczywiście. No ale są to przeciwnicy dosyć twardzi i nie trzeba ich lekceważyć, ponieważ oni zachowują się trochę jak NPC. Albo jak gracze, czyli wykonują dżuki, wykonują odskoki i wykonują różne inne śmieszne, bezczelne manewry. Tutaj trzeba dokładnie patrzeć, gdzie się spada, bo można spaść bardzo głęboko. Tam na dole widzimy ściankę z mgły do bossa i tam aż na sam dół można stąd spaść, jednak to się zakończy rychłą śmiercią. No. To jest jakoś tak, powiedzmy. O. Tutaj mamy pierwszego przeciwnika. To są właśnie rycerze Smoczej Krwi, których tutaj będzie kilku. I tutaj z takim rycerzem możemy spróbować się spojedynkować. Nie wiem, jak się zachowają nasze miecze w tym starciu, no bo tak jak już mówiłem, rycerz ten umie w dżuki i ma równowagę. Ta zbroja rycerza Smoczej Krwi jest posiada bardzo dużo równowagi, więc nawet nasze uderzenie mieczem nie jest w stanie wybić takiego gościa z równowagi. A co ty tu... Syneczku. Znowu mamy tego takiego chłopka z kuszami. To jest rycerz sanktuarium, zdaje się. Ci, co bronili przed Syriorkiem całego tego miejsca.
Można go tu elegancko, ładnie skisić i można też się rozejrzeć po tych komnatach. Zbyt wiele tu raczej nie znajdziemy. O, widać. Wszystkie skrzynie splądrowane, pech. No ale na szczęście zabiliśmy już tych całych gości, co to plądrowali, a tam na górze mamy jaszczurki i te jaszczurki są tam cztery. Co prawda żadnej z tych jaszczurek nie potrzebujemy nic, ale musimy uważać, żeby przypadkiem ich nie spłoszyć zbyt wcześnie. I może uda się zabić ich choć kilka. A spróbujmy. Oho, chyba to już teraz po jabłkach. Już chyba ich spłoszyłem. A nie. Dwie się udało zabić. No i niestety tu się odbiłem od ściany. No ale to... Tu jakiś migoczący tytanit i ty jakiś tam migoczący tytanit. No to powiedzmy w miarę pożyteczny, ale też bez szału. A, i tu jest właśnie ta rotunda, która się obraca jakoś tak niemiarowo. Więc tu się gdzieś tak zatrzyma w połowie i w sumie w pewnym momencie ona będzie na samym dole. Ale równie dobrze można tak o przycisnąć i znaleźć się po tej stronie, przekonać się, że nie ma tu nic. No i powtarzać tę czynność aż do skutku. Aż w łaskawie oko znajdzie się tam, gdzie nam pasuje. I to chyba jeszcze raz wystarczy. O! No i dobra jest. Możemy sobie tutaj powoli przechodzić dalej. Jeszcze jakąś ciekawostkę staram się wymyślić. Aha, ciekawostka jest taka, że... Jak pamiętamy z opisu z jednego z elementów zbroi, czy tam broni, czy duszy może Weltsztata, było napisane, że on nie pochodzi z Drangleic, przybył do Drangleic w poszukiwaniu czegoś tam i tak już został, tak wyszło jakoś. No to właśnie Weltsztat pochodzi stąd. To jest jego ojczyzna. I nie jest w sumie dla mnie jasne, dlaczego opuścił to miejsce, ani kim właściwie tutaj był. To też jest zagadka. Ale jeżeli będziemy mieli pecha, to podczas walki z następnym bossem, ten boss ma możliwość zawołania Weltsztata do pomocy i będzie po prostu jako taki pomagier tam w tym boss fightcie. No ale jeżeli będziemy mieli szczęście, to nic się nie stanie. O, widzicie? Oni umieją dżuki. Co prawda te dżuki ich są ślimacze, ale nie da się ich przepower abuzować. Na całe szczęście giną od dwóch ciężkich uderzeń. Chyba tędy można zejść. Dobra, na dole powinniśmy mieć jakieś ognisko. Nie wiem, jak pójdzie nam walka z tym bossem, z naszym przeogromnym damage'em. Bo tak szczerze wam powiem, kiedy gram w tą grę, to rzadko kiedy udaje mi się osiągnąć tak potworny ten damage, jak teraz mamy. Rzadko kiedy korzystam w ogóle z broni w Power Stance i aż tak to robię, więc niewykluczone, że cała ta hałastra bossów, która jeszcze przed nami, tutaj jest ukryta ściana, tutaj jest też ognisko, tak jest, cała ta hałastra bossów, która jest przed nami, po prostu złoży się jak scyzoryk pod naporem naszego DPS-u. No ale przekonamy się co do tego. Miałem już płonne nadzieje a propos gang składu, który jak się okazało, no, walka trwała dłużej niż się słusznie należy. O. Dobra, mamy kolejnego rycera. Czy warto byłoby odpocząć przy ognisku? Co my tu mamy? 10 buteleczek Estusa. To nam dwie wróci. Nie, nie warto. Odpoczniemy sobie przed samą walką z bossem. W porządku. O. Naprawdę tylko jednym mieczem go trafiłem. Ten w ogóle miecz, z którego oni korzystają, jest dosyć ciekawy. Jak widać, posiada bardzo ciekawy moveset, taki trochę zbliżony do miecza Drangleic. No i ten miecz już w sumie znaleźliśmy. To jest właśnie ten ogromny miecz łowców smoków, czy smoczych krwi, czy jakoś tak. No a też całkiem niedaleko, gdzieś tu, będzie leżała ich zbroja, i którą postaram się znaleźć właśnie w tej chwili. Tu? Czy tu jakiś rycerz chce mi wbić nóż w plecy? Nie.
Ale jest cały zestaw smoczej krwi, zobaczmy sobie. Czarne nogawice, rycerzy smoczej krwi, którzy przybyli z zapomnianej krainy. No według mnie przybyli z Drang Lake, ale może coś tam się nie klei w tej historii. Smoczy rycerze czcili krew smoków. Sir York poprowadził ich do ataku na wieczne sanktuarium, lecz to wchłonęło ich, gdy przebudził się śpiący smok. Czerwona tkanina owinięta wokół ich czarnych zbroi symbolizuje właśnie świętą krew smoków. No, symbolizuje i ta zbroja posiada, jak widać, dosyć dużo stabilności, posiada dosyć dużo innych odporności, więc jest całkiem spoko. Czy reszta rzeczy... No, ja chyba tak. No, opis wszędzie taki sam, tu znowu splądrowane skrzynie, gang skład nie zostawił ani centa, ani funta. No i zobaczmy, jakby to można było bezpiecznie się skatulać na sam dół. Wydaje mi się, że stąd będzie niełatwo. W sensie, no mógłbym ubrać wszystkie pierścienie, wszystkie moje ochronki i spróbować tam spaść na dół. Ale odnoszę wrażenie, że jednak tu, z góry, będzie bezpieczniej. To po pierwsze. A po drugie, odnoszę wrażenie, że nic więcej do zebrania tu już nie pozostało. Ta zbroja to był max. Co mogło z tego być? Więc możemy sobie teraz odpocząć przy ognisku i powoli skatulać się na sam dół. Powiedzmy, że ubierzemy sobie na czas tego ze skoku pierścień kota. O! Elana się nazywa. Ta panienka, co nam tutaj śpiewa. Chyba tak. No, już soon enough będziemy się mogli przekonać, jak to wygląda. Chwila, zaraz, czekaj. A tu? Czy tu nie ma żadnych przedmiotów? Możliwe, że są, ale możliwe, że są totalnie bezużyteczne. Więc dobra, więc tam nie idę. Zakładamy, że nie ma nic. Po tym takim zapadniętym słupie można się... A tam coś jednak jest. Tutaj też mam wrażenie, będziemy mieli jeszcze... Tak jest, smocze łajzy. Balsam winny, no to jest bait. To jest bait aż przykro. A to był nawet cios krytyczny. O zgrozo! Coś oni strasznie dużo tych rzeczy tu pilnują. A właśnie, przekonajmy się, jak tam u was chłopaki z odpornością na kulki, co? Cienko. Bardzo cienko, powiedziałbym. Zbroja... Aha, kij akrobata. Jester Thomas był mniej śmieszny od ciebie. No dobra. Będę musiał wypić przez ciebie Estusa, którego pić nie chciałem. I jeszcze mnie normalnie wyprzedził z ciosem. A, jest, nie spodziewałem się, że on jest normalnie taki akrobata. I zachowywał się normalnie jak gość w śmiesznych filmikach o Dark Souls. To tak fik, fik, fik. A tutaj jest całkiem sporo rzeczy. Migoczące tytanity, jeszcze więcej migoczących tytanitów. Mały, gładki, jedwabisty kamień. No to tam jeszcze się coś rzuci tym krukom, ale... Już niczego od nich nie oczekuję. Chociaż jest w sumie jedna rzecz, której mi jeszcze nie dały te kruki. Więc ewentualnie może to bym mógł dostać. Ale też jest mi to rzecz niepotrzebna, więc... Jak dadzą, to dadzą, a jak nie, to trudno. O. No i tu jesteśmy na w odpoczynku smoka, na samym dnie. Za tą bramką mamy bossa. Możemy sobie zrzucić koci pierścień. Tutaj mamy jeden znak przyzwania. Elli o stalowym sercu. I gdzieś tam jeszcze powinien być drugi znak przyzwania. Gdzieś tu w tych krzakach, tu za winklem. O, tutaj. Benhard Ziugo, który się tu przyszedł odsikać i też możemy sobie go tutaj zawołać. Ten znak wezwania Benharta niestety nie zalicza się do jego questa bezwzględnie, więc trudno. Chyba się nie zalicza. No i to wszystko. W tym miejscu zakończymy sobie odcinek, ponieważ tak jak już powiedziałem wcześniej, teraz będą dwie walki z bossami pod rząd. I w odcinku następnym sobie te dwie walki stoczymy i zobaczymy, ile tam czasu nam to zajmie, ile czasu nam jeszcze zostanie. I ewentualnie przejdziemy sobie do jakichś dalszych czynności. W tym momencie to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam już wkrótce na kolejną odsłonę z cyklu Dark Souls 2, Scholar of the First Sin. Cześć i do zobaczenia!